Cześć, ja jestem Sarcze, wy oglądacie 30 odcinek z gry Final Fantasy VII Remake. Pora zabrać się za ostatnie zadanie dodatkowe w ramach rozdziału 9, zanim będziemy mogli powrócić do Aerith, która mam nadzieję, że już jest gotowa. Tymczasem mamy jeszcze raz pogadać z Samem, który właściwie zlecił nam pierwsze dwa zadania, albo raczej poinformował nas o możliwości ich wykonania, a teraz czekamy na trzeciego questa. So, tell me, what you see in our little enclave of sin and debauchery? Bet it was an eye-opening experience. Nothing I haven't seen before. That it for jobs? Not exactly. I got one more favor to ask. You want to get Tifa out, right? What's your angle? Just get your ass to the Colosseum. You'll see. Okej, czyli znowu do Koloseum ruszamy. Just get your ass to the Colosseum. You'll see. No proszę. Już niby wydawałoby się, że zrobiliśmy tam wszystko, co mogliśmy, ale też wspominałem jednocześnie, że mieliśmy tam te walki na tylko jedną i dwie gwiazdki, a tych gwiazdek było tam więcej, co sugerowało, że jeszcze tam powrócimy. No i chyba teraz jest właściwa okazja, żeby to zrobić. Czyli z nikim nie gadam, po prostu korzystamy z windy, żeby zjechać. Problem polega na tym, że teraz będziemy musieli sobie poradzić bez Aerith. No, oczywiście Cloud już walczył też tutaj sam na tej arenie. Pytanie tylko, jak to będzie trudne wyzwanie tym razem. O ile oczywiście będzie akurat chodziło o jakąś kolejną walkę. Na początek jeszcze zajrzę na chwilę tutaj, sprawdzić czy nie ma jakichś kolejnych przecen w tym automacie, ale wygląda na to, że nie, bo już by była taka informacja. Wszystko jest wyprzedane. Więc nic tutaj się nowego nie pojawia, zatem możemy pogadać. We've been waiting for you, champ! O proszę, czyli możemy wziąć udział w kolejnym wyzwaniu. Rozumiem, że ta pierwsza opcja będzie właściwa, a tutaj mógłbym potrenować. Tylko nie wiem do końca czego się spodziewać, no ale niech będzie. Stands are packed thanks to you. Now get out there and give them a show! Albo nie, ta opcja to była właśnie ta z zadania, a tamta druga to zapewne te wyzwania, które już robiliśmy. Lovers of bloodshed and mayhem, your favorite champion Cloud is back in the ring. Right now this boy may be hot, hot, hot. But look out folks, cause these dynamite challengers may just blow the champ clean off his throne. I hope you brought shades because you're about to see some fireworks. Fighters, begin! Na szczęście, z tego co pamiętam, mam tutaj w tym momencie magię lodu, więc będę mógł to wykorzystać na tych przeciwników, no bo domyślam się, że właśnie lód tutaj będzie właściwym rozwiązaniem. Oczywiście zbadamy ich najpierw i sprawdzimy co i jak. O dziwo, nie ma tutaj podanych słabości po prawej, ale mamy po lewej z kolei trochę opisane, czyli możemy zadać ileś tam obrażeń, kiedy korzystają z tych ataków polegających na ogniu i wówczas będą bardziej podatni na ten wskaźnik stagger. No dobra. Spróbujemy, ja zobaczymy jak to wygląda. Bo rzeczywiście widziałem, że zaatakował jeden z nich i patrzcie, na przykład teraz atakuje. I od razu zmienia kolor. No dobra, zobaczymy. Ciekawe, czy dam radę właśnie zaatakować akurat w momencie, jak sami będą mnie atakować. Muszę też, widzę, uważać, bo tutaj jest bardzo łatwo stracić dużo zdrowia. Dobra, na przykład teraz byśmy zaatakowali. Freeze. Aczkolwiek nie wiem, czy to nie za późno trochę, szczerze mówiąc, bo trochę jednak trwa, żeby wykorzystać akurat
ten czar, żeby to się w ogóle załączyło tutaj. Ale jest też ten wskaźnik Inflame. Okej, możemy wtedy atakować, kiedy są właśnie pod wpływem efektu Inflame. No dobra. Czyli na przykład teraz. Aczkolwiek to jest tylko moment właściwie. Kurde, to naprawdę nie będzie takie proste. Tylko tyle wam powiem. Dobra, zobaczmy. Cura. Czy ja chcę teraz w ogóle leczyć się czarami? Może jednak High Potion? Żeby już nie tracić więcej many, bo ja też nie mam zbyt wielu tych eterów akurat. Patrzcie, znowu jest Inflame. Tylko właśnie nie wiem, czy te zwykłe ataki akurat cokolwiek mi dają tutaj. Znowu Firebole. Możemy spróbować się zaatakować po raz kolejny, tylko w końcu którego z nich, bo mniej więcej tak samo oberwali. Poczekam, niech zaatakują znowu. Dobra, akurat we dwójkę to zrobili. No na pewno są to większe obrażenia od razu, jakby nie patrzeć. Poczekamy, niech ten jeszcze zaatakuje. Czyli bomba A. Okej, Fireballem akurat, to nie wiem, czy to chciałem. Mimo wszystko chyba jednak będę musiał się wyleczyć w tym momencie. Straciłem już po prostu trochę za dużo. Kurde, i te Firebole nieszczęsne, no. Jeszcze raz, Blizzara. Okej, coś przyblokowaliśmy. Atakujemy póki co dalej. Za chwilę ten pasek Staggera nabijemy sobie. Okej, udało się. Teraz naparzamy ile się tylko da. Już nie będę blokował w ogóle. Dobra. A więc udało się. No i teraz jeszcze zająć się tobą ewentualnie. Tylko, że nie mamy już tutaj za wiele niestety tej many i to jest najgorsze. Czyli tak, będę musiał jednak wykorzystać sobie to, chyba żebym w całości uzupełnił MP. Na razie weźmy to w ten sposób. No i teraz będę musiał jednak się podleczyć mimo wszystko. Ewentualnie Curaga. Nie no, dajmy sobie Cura. Powinno wystarczyć. I teraz spróbujemy naparzać. No też jakby nie patrzeć, w sporej części ten pasek Stagger w ten sposób sobie ładujemy. Więc to nie jest taki głupi plan, zwłaszcza jeśli on wykorzystuje te swoje odpowiednie umiejętności. Ej, ale te Firebole to naprawdę mają spory zasięg, trzeba przyznać. Trochę to przeszkadza. Dobra, napieramy dalej, chociaż kurde, muszę cały czas być ostrożnym. Powiększa się ta ognista bomba niestety. To jest najgorsze. Dobra, pod presją. Teraz uwaga. Szybko naparzamy. Udało się. The reigning champ does it again! Was that hot enough for you, fight fans? Did the champ bring the heat? Indeed he did! He proved there's nothing more explosive than the guns he's packing! Możemy zatem wracać. I to nam zaliczy tego questa od razu. Nice going, champ. You were in fine form today. Here's your cut. You earned it. Not here for the cash. Tell me about Tifa. Ah, Tifa. She's something of a bombshell herself, huh? Girl keeps in shape, and boy, does it show. Hey. Just making an observation, that's all. Anyway, seems like you're serious about getting the poor girl out of her predicament. I could tell easy enough by the way you fought back there. Cut to the chase. Well, you helping or not? Never said I would,
opposite even. Getting mixed up in other people's business isn't my way. Plus, as you are now, I reckon you could ride to her rescue without anybody's help. And that's the truth. You've changed since you first rolled into this here town, for the better. At any rate, I've said all I'm gonna say. Your lady friend ought to be done changing by now, am I right? She ain't no Tifa, but she is a firecracker. Keep her waiting too long and she might just blow up in your face. No dobrze, czyli udało się wszystkie zadania ukończyć i tak jak sam powiedział, będzie teraz szansa, żeby udać się do Aerith. Ona już powinna być przybrana, więc tutaj skoro sprawa załatwiona, no to chyba spotkamy się od razu już na miejscu, jak rzeczywiście dotrzemy do Madame M. Zobaczmy zatem, co tam nowego słychać. No! Cloud! Finally! Tifa! Tifa! Take a deep breath. What about Tifa? I heard Corneo was gonna audition new girls soon. And Tifa's gonna be... I don't know what to do. Well, I do. I'll come too! Hey, Cloud, bro. I can call you bro, right? Nope. Just wanna say, bro, that I'm totally relieved that you're looking out for Tifa. So, like, how'd you get so strong anyway, bro? I said... The way you fight, bro, is like poetry and violence. Bam, bam, whoosh, whoosh, you know? I really wish I could be just like you. My problem is that I tend to overthink and overanalyze everything. So, bro, do you have any advice for a smart, stand-up guy like myself? No. Oh, come on, bro! To naprawdę nie jest najlepsza pora na udzielanie rad. Well, this is it for me. Call me crazy, but, I have a feeling that I'll just be getting in the way. Go find Aerith at Madame M's. Tell her to wait for me there when she's done. Think you can handle that? Yes, sir! No dobra, czyli my sami sprawdzimy, co i jak. Znowu muszę z nimi pogadać, co? You again? Got a letter of approval right here. Hmm? You know that's only good for women, right? Yeah, it's for Aerith. Who? Oh, that girl you were with. Sorry to hear that. Well, either way, you're stuck out here, pal. I can't let you in. I wasn't asking for permission. Huh? Wouldn't try it if I were you. Trust me, you don't want to screw with the Don. If you even think about causing any trouble, he'll make sure someone pays for it. And that someone might wind up being the girl you're trying so hard to break out. Or it could wind up being someone you've never even met before. Get it? You're in the Don's world now. Anyway, you've got some time yet. The audition won't start for a while. If you're sure you want to go through with this, then bring the girl and the letter. But if I were you, I wouldn't. No niezbyt dobre wieści dla Clouda. Go on, get out of here. Wstęp jest tylko dla kobiet. Mamy oczywiście tę rekomendację w sprawie Aerith, no ale jeśli ona ma tutaj wejść, no to musimy ją najpierw przyprowadzić. A sam Cloud przynajmniej w tej postaci się tam na pewno nie dostanie. No, Aerith, proszę bardzo. Heya.
That's really... Yeah. Corneo's got certain tastes. This dress is so gaudy and impossible to move in. Yeah. Cloud? Excuse me. Huh. Hey, wait a minute. Did Johnny forget to give you my message? The one asking me to stay put? No, I got it. I was worried about you. I'm starting to think this place is more dangerous than we thought. Who knows what they'll ask you to do in this audition? No way in hell I'll let you go in there by yourself. By myself? Oh, don't worry. I wasn't gonna. Come on, you'll see. See what, exactly? According to Madame M, you've caught the eye of a certain fabulous someone, and they'd like to meet in person. Huh? To konkretnie o kogo chodzi, Arif? Chociaż chyba podejrzewam, że wiem, o kogo może chodzić. Look at you all dolled up and fabulous. Where are you headed tonight? Those two that won the tournament. Who the hell are they? Ludzie też się zachwycają tym, jak Arif teraz wygląda. Hey there, cutie! Where you headed? Why'd you let me buy you a cup of coffee? I give her a B forever. That dress is completely overshadowing her. You were like the beautiful flower that blooms under the brilliant moon. Time to go. Ile komentarzy na temat Arif. Why are we here? To see the Honeybee Inn's Andrea Rodea and convince him to give you his stamp of approval. You said you didn't want me going alone, right? Well, with Andrea's help, you can join me. It'll be fun. And honestly, I think you'll look pretty cute in a dress. What? It's pretty rare for Andrea to take a personal interest in someone. At least, that's what Madame M said. Trust me, this is gonna work out great. Come on! Don't you want to save Tifa? Wait. No can do, Cloud. This is our plan, and you'll learn to love it. So, here's how I think we should approach him. Madame M said Andrea was a man who'd give anyone a fair chance to win him over. So I say we march right up to him, explain the situation, and see where that gets us. Sound good? Nie wiem, Cloud, czy wiesz, na co się tutaj piszesz? Come on! Don't you want to save Tifa? Podobnie też właśnie było w oryginale, że Cloud również miał się przebrać, co nie do końca mu odpowiadało. No i poza tym czeka nas jeszcze przekonanie tego Andrei, który również najwyraźniej może nam przekazać taką rekomendację do Don Corneo. Czyli rozumiem, że tym razem nas tutaj jednak wpuszczą. Good evening. Welcome to the entertainment extravaganza that is the Honeybee Inn. We're here to see Andrea Rodea. You must be Mr. Cloud. He's waiting for you. Mr. Cloud? I've been instructed to send you through without delay, sir. Please, make your way to the stage in the back. What stage? The one in the back, sir. Straight through those doors and down the hall. A proszę, i nagle okazuje się, że wcale nie musimy czekać 3 lata na wizytę, tylko od razu możemy pogadać. Rozejrzyjmy się tutaj w takim razie jeszcze. Coś mamy w tym pojemniku, możemy sprawdzić. No, jest i dziewczyna w tym stroju. Watch the stinger, sweetie. What shape am I making? Is circle? Okej, jest ojciec Johnny'ego. Who's there? Whatever. I'm having trouble seeing straight. What's the answer?
Okej, możemy teraz sami odpowiedzieć, czy to ma w ogóle jakiekolwiek teraz znaczenie? Ding, 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 ding! That's a right answer, baby! You did it, boyo! I'm so damn proud of you! Odpowiedziałem, że przedstawia kształt trójkąta i okazała się to dobra odpowiedź. Huh? You still here? But why? Sam nie wiem, czemu tu jeszcze jestem. Huh? You still here? Dobra, więcej nie pogadamy. Spadamy stąd w takim razie. Może w sąsiednim pomieszczeniu jeszcze kogoś znajomego spotkamy. To by było ciekawe. Kolejna z dziewczyn, kolejna z tancerek. Hey there, dollface. We've been waiting for ya. Come on in, have a seat. No, I'm not here for... Huh? Oh, wait a minute. I think you might have wandered into the wrong room by mistake. Shucks, you would have been a fun distraction. No właśnie, Cloud jest tutaj oczekiwany. Tutaj mamy pogadać, ale... Mamy jeszcze dwa osobne pomieszczenia. Oh no! The beekeeper's back! I'm gonna get ya! Nie wierzę. Rozumiem, że pan chciał się zabawić w złapanie pszczółki. Ale chyba... Jego kondycja nie domaga. Nie będziemy w takim razie państwu przeszkadzać. A tutaj coś ciekawego. Przecież on jeszcze ci żadnego masażu nie zrobił. A już tak się dobrze czujesz, nie wnikam. A właśnie, kurczę. Jeszcze bym zapomniał o tym, że przecież po ostatnim zadaniu dostaliśmy nową broń dla Aerith, więc dobrze by było teraz się w tę broń wyposażyć. A tutaj jeszcze coś mamy. A, bo to są te przedmioty, które zdobyłem wcześniej. Ja w tym momencie mam talizman, tak? Czyli spirit o 5% zwiększa, to dajmy ten lepszy talizman w tym momencie. No ale dostałem też za poprzednie zadanie broń nową dla Aerith. I tutaj mamy kolejną umiejętność do nauczenia się. Umiejętność, która wzywa wróżkę, która atakuje przeciwników przez cały czas. A tak samo tuż po tym, jak wykorzystamy jakiś czar lub umiejętność. Może być ciekawe. I teraz poświęcę trochę minut, żeby tutaj po pierwsze aktywować sobie różne materie, ale też po drugie, żeby ulepszyć oczywiście tę broń, bo mamy aż 70 punktów do rozdysponowania, więc teraz tylko muszę się zastanowić, w co będę chciał tutaj pójść. No dobra, więc takie elementy sobie odblokowałem, jeśli chodzi o tę broń. Poszedłem przede wszystkim oczywiście w ataki magiczne, maksymalną ilość punktów MP, tak samo też nowa materia, właściwie nowy slot, nowe miejsce na materię. I w związku z tym też trochę tutaj pododawałem tych materii. Tak to w tym momencie tutaj u Aerith wygląda. A w miarę potrzeb będziemy to sobie jeszcze podmieniać. Tymczasem możemy już tutaj pogadać, jak rozumiem. And here's the man of the hour, chosen by Andrea himself, our honored guest. No dobra, to ruszamy na scenę, tak? This is your first time, right? It's okay. Do you want to practice your dance moves first? Why would I want to do that? Andrea thought it might be a good idea. Over here! Come on now! Hey, hold on! Cloud ćwiczący taniec. To może być ciekawe. Mamy wciskać pojawiające się na ekranie przyciski w odpowiednim momencie. Mamy oczywiście symbole. Będziemy wiedzieć, co wciskać. Trzeba uważnie obserwować te przyciski i
w dobrym momencie je wciskać. No dobra, mała gra rytmiczna się nam szykuje. Delicious! Perfection! Work it, honey! Niewiarygodne. Delicious! Perfection! Work it, honey! Delicious! Perfection! Work it, honey! Delicious! You've got real rhythm, mister! Move over, girls! A new dancer's come to town! No dobra, to było nietypowe jak na Clouda. No nie potrzebujemy dłużej ćwiczyć. Zrobiliśmy co było trzeba. Come on, come on! The show's about to start! My, my! Is that Cloud? Mm. Darling, I had no idea. Now you just sit tight until Andrea takes the stage. Look at his muscles. Aw, he's blushing. Cloud się tutaj czuje po prostu tak źle. Jest i on. Welcome to the Honeybee Inn, Cloud. You seek my approval, do you? I understand. But those who crave my favor must first prove that they know how to move. Niestety, Cloud, musisz to zrobić. O nie, no po prostu musimy to zobaczyć. Think you can follow my lead? To po prostu nie wymaga żadnego komentarza. Cloud, ja cię nie poznaję.
ale powiem wam, że trzeba uważnie obserwować, gdzie i kiedy się pojawiają te przyciski. Keep it up, Cloud! Work it! Ciekawe, gdzie też Cloud się nauczył tego układu. Za wcześnie teraz wcisnąłem. Nice moves. I love it. Honey, I'm in love. Yes. Yes, I will transform you into a vision of beauty. Now, without further ado, let us begin! O kurde, to jest ten moment. You were born for this. Po prostu bezcenny widok. Nie mam więcej pytań. Widziałem już wszystko. Come. Perfection. True beauty is an expression of the heart. A thing without shame, to which notions of gender don't apply. Don't ever be afraid, Cloud. That show today blew my mind! Hey, look at me! I can dance too! How much did you drink just tonight? Just come over here! I can't help it! How about it was you amazing! A drink? We can talk! Was it planned from the start? Probably not. Yeah. Did you see their look That'll of surprise? One to remember. Cloud? Wow, Cloud. Now that was a show. Cloud? Yoo-hoo, Cloud. Hello? Aerith to Cloud, Such come in. It's the spice of life. Nie bądź taki nieśmiały, Cloud. Aerith to Cloud, come in. Please don't. Not a word. But one. Not even one? No! But you're so pretty! I would give anything to get to know her! Nie no, to po prostu było bezbłędne, jak to zrobiono tutaj w tym remake'u. Można powiedzieć, że w klasyku też oczywiście wzbudzało to uśmiech na twarzy, że Cloud musiał przebrać się za kobietę, żeby dostać się do posiadłości Don Corneo. Ale to, jak zrobiono to tutaj, w tym remake'u, to po prostu przechodzi najśmielsze oczekiwania. Jeszcze bardziej to rozbudowano. Pamiętam, że jak gra powstawała, jak powstał ten remake... O, nie wierzę. Teraz Cloud jest dziewczyną z jego snów? Ja stąd lepiej idę. W każdym razie wiele osób się... obawiało. Stop looking at other girls. I only do it to compare them with you so I can realize how lucky I am. You know,
I'm starting to think you're kind of an idiot. Bez jaj. Wiele osób się obawiało, że po prostu będzie to w remake'u albo wycięte, albo nie będzie to tak znaczące jak w klasyku, a tymczasem wręcz przeciwnie. Można powiedzieć, że ten motyw z przebierankami Clouda został jeszcze bardziej rozbudowany, no bo dostaliśmy ten zabawny taniec w Honeybee Inn i teraz będziemy mogli dostać się do posiadłości Don Corneo. Ruszymy tam wraz z Arif. Dostaliśmy też rekomendacje, więc również Cloud będzie mógł tam się dostać. Ciekawe, czy ci, którzy stoją na straży, rozpoznają Clouda w tym nowym przebraniu. Jeszcze jedna rzecz, jaką chciałem sprawdzić. Te kluczowe przedmioty, które zdobyliśmy. To tutaj te kolczyki, a także właśnie ten listę z rekomendacją. O kurczę. Tutaj od Madame. A tutaj od Sama. No dobra, to w takim razie do samej posiadłości dostaniemy się w następnym odcinku. No dajcie znać koniecznie, jak wam się podobały te sceny w Honeybee Inn. Możecie zostawić kciuka w górę, żeby wyrazić swoją aprobatę i oczekujcie na kolejne materiały. Myślę, że w samej posiadłości też może być ciekawie, a zarazem nieco zabawnie. Do usłyszenia!